Dzisiejszy odcinek kieruję do wszystkich osób, które mają wrażenie, że cały czas wybierają nieodpowiednie osoby. Na początku chcę Ci powiedzieć, że związki wcale nie muszą być trudne. To nie jest tak, że związki polegają na ciągłej dramie. Na tym, że ciągle głównie energię pakujemy w to, żeby związek reperować i żyjemy w permanentnym strachu, że zaraz znowu coś się stanie, że znowu ta druga osoba wybuchnie, że znowu coś będzie nie tak. Miłość jest wyzwaniem, bo tej miłości cały czas się oczywiście przez życie uczymy. I będą kryzysy, to jest dwójka ludzi, która ma swoje potrzeby, swoje cele, różne charaktery, i cudem byłoby przejść przez życie przez 40, 50 lat i w ogóle się nie pokłócić i nigdy nie być zmęczonym tą drugą osobą, która też przecież na przestrzeni lat się zmienia. Ale jeżeli wchodzicie w relacje i od razu tam, już po paru miesiącach, po roku, występują duże problemy, ciągłe nieporozumienia na poziomie wartości, celów, oczekiwań, jakoś wzajemnie się drażnicie, to wiedz, że związek nie na tym polega. Miłość z założenia ma sprawiać, że dwójka ludzi jest silniejsza, jest mądrzejsza, jest bardziej zmotywowana. Staje się piękniejszą wersją siebie. Dlatego właśnie tej miłości szukamy, że chcemy, żeby nasze życie było lepsze przecież, a nie gorsze. Druga rzecz, którą chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to jest to, że naprawdę szkoda czasu na nieodpowiednie osoby. My często tak bardzo pragniemy miłości, że wolimy być z kimkolwiek, niż pobyć samemu i szukać cierpliwie. I ładujemy się w relacje, które są nie takie, jak powinny, w kolejne problemy. Szkoda czasu na ciągłe awantury, na ciągłe zazdrości, na ciągłe krzyki, na ciągłą krytykę. Życie jest zbyt krótkie, żeby marnować czas i energię na tak negatywne emocje w relacji. Szkoda tracić czasu w nieskończoność, aż ta druga osoba coś do nas poczuje, zakocha się albo zacznie chcieć tego, co my. Bywają takie relacje, że jedna osoba ma jakieś cele, ma jakieś marzenia, a druga osoba, mimo że zależy im wzajemnie na sobie, to chce czegoś innego i nie mogą się dogadać. Nie warto czekać w nieskończoność na to, że ta druga osoba się zmieni i zmieni to, czego pragnie. Ona też ma prawo realizować swoje życie w zgodzie ze sobą i dlatego czasami niestety pewne relacje warto zostawić, a najlepiej warto je odpuścić już na samym początku. Dlatego warto na tym samym początku już rozmawiać też o tych poważnych tematach. Trzecia rzecz, którą chcę Ci dzisiaj powiedzieć i już ostatnia, to to, że można zmienić swoją historię. Jeżeli do tej pory Twoja historia jest pełna nieudanych relacji, które zawsze kończyły się tym, że ktoś Cię zdradzał, oszukiwał, znikał, odchodził do kogoś innego, to wiedz, że od tej pory może być inaczej. Tylko najczęściej w ramach tych historii miłosnych ciężko jest zmienić koniec danej historii, a zdecydowanie łatwiej jest zmienić jej początek, czyli właśnie już na samym początku nauczyć się wybierać odpowiednie osoby. My często po prostu nie potrafimy mądrze wybierać i bywa tak, że jest to efekt albo jakiejś naszej przeszłości, jakichś mechanizmów wyniesionych z domu, lęków, strachów wyniesionych z poprzednich relacji, jakichś toksycznych mechanizmów i zapominamy o tym, na jaką miłość zasługujemy. A zasługujemy na taką miłość, której szukamy. Zasługujemy na taką osobę, która chce tego, co my, która chce tak samo dawać, która jest na podobnym etapie, która jest gotowa się zaangażować. Chcę Ci powiedzieć, że od dnia dzisiejszego możesz powiedzieć stop i możesz zacząć wybierać inaczej. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to zamknąć przeszłość, zostawić ją daleko, przepracować to wszystko i na bazie tej przeszłości zbudować siłę, zbudować mądrość i zbudować też świadomość tego, czego w przyszłości w relacjach nie chcesz. Kolejna rzecz to jest uporządkowanie siebie samego. Stanie się osobą, z której jesteśmy dumni, polubienie siebie samego oraz swojej rzeczywistości. Ważnym jest, żeby nie tylko uporządkować siebie, ale również pozostałe sfery naszego życia. Dzięki temu też będziecie łatwiej iść po tym rynku randkowania. Często o tym wspominam, ale to jest absolutna prawda. I łatwiej będzie Wam powiedzieć nie nieodpowiednim relacjom, czyli tym gościom, tym kobietom, które nie są dla Was. A to nie jest takie proste. Musicie mieć naprawdę dość silne zaplecze tego, że Wasze życie jest wartościowe, że Wy jesteście wartościowi. Świadomość tego musi w Was być mocno zbudowana, żebyście potrafili spokojnie obserwować, poznawać się, nie zakładać pewnych rzeczy już od samego początku, że to osoba super, ja ją chcę i tak dalej, tylko żebyście właśnie potrafili rozeznawać, czyli w skrócie nie zakładać niczego, tylko badać sobie, czy ta osoba na pewno jest dla mnie, czy naprawdę jest osobą, której szukam, czy jest osobą, która szuka tego samego co ja, czy jest osobą, która ma cechy charakteru, osobowości, zachowania, które dobrze wróżą na przyszłość w relacji. Dzięki temu, że będziecie mieć zbudowane poczucie własnej wartości, również nie będziecie się bali konfrontować wszystkich znaków zapytania. Tak jest właśnie na początku relacji bardzo często, że wiele rzeczy nas zastanawia, że o wiele rzeczy boimy się spytać, ale kiedy będziecie czuć, że jesteście super osobą, to nie będziecie się bać zwerbalizować swoich wątpliwości. Nie będziecie się bać spytać o przeszłość danej osoby, o to, czego szuka. Nie będziecie się bali powiedzieć, że coś Wam się w zachowaniu tej osoby nie podoba. Dzięki temu ta osoba będzie też miała szansę zareagować. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć odcinek, który już jest na kanale. Co do tego, dlaczego w kółko wybieramy nieodpowiednie osoby. Podczepię Wam go oczywiście tutaj. Pamiętajcie, że fakt, że przestajemy wybierać nieodpowiednie osoby, wcale nie znaczy, że w ogóle nie dajemy szansy relacjom na początku, tylko znaczy, że jeżeli coś okazuje się być nieodpowiednie, to z tego rezygnujemy i decydujemy się szukać dalej. Niewybieranie nieodpowiednich osób nie oznacza, że od razu zaczynamy wybierać odpowiednie osoby. Oznacza, że nie pakujemy się w relacje, które są problematyczne, które nas krzywdzą. Nie wybieramy kolejnych toksycznych osób. Nie ładujemy się w kolejne relacje, które nas tylko pokiereszują, które będą ciągłą dramą, po której będziemy musieli spędzić x czasu więcej, aby siebie samych wpierw odbudować. Niewybieranie nieodpowiednich osób oznacza, że niestety na pewnych etapach życia jesteśmy sami. Sami, dlatego też tak ważnym jest, żeby w tym czasie siebie lubić. Jeżeli decydujecie się skończyć tą taką popapraną historię związkową i więcej w takie problemy się już nie pakować, to bądźcie świadomi, że nie wiadomo kiedy pojawi się w Waszym życiu ta odpowiednia osoba, ale możecie wiedzieć jedno, że Wasze życie całościowo stanie się o wiele lepsze, dlatego że miłość i dobro można realizować na wiele różnych sposobów. I tak naprawdę to, co w nas siedzi głęboko, to jest chęć dawania, chęć poczucia, że jesteśmy potrzebni, że są ludzie, którym na nas zależy, którzy dla nas są ważni. Buziakuję Was na koniec bardzo, 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 bardzo serdecznie i zachęcam do tego, żeby subskrybować i wcisnąć dzwoneczek, bo będziecie wiedzieli o nowych materiałach, które ukazują się na kanale. Niedługo przygotuję taki odcinek bardzo konkretny co do tego, jak poznawać, czy to jest dobra osoba, czy to jest jakieś draństwo. Także koniecznie subskrybujcie. Buziakuję Was bardzo serdecznie. Wpadajcie do mnie na Instagram, na TikToka i oczywiście na Facebooka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.